Na twarzy mam już podkład MAC Studio Fix w odcieniu NC15 i rozjaśniałam go fixerem z NYX. Jest to Pro Foundation Mixer w białym odcieniu. Na to nałożyłam już puder RCMA. A pod oczy zaaplikowałam korektor Helen Rubinstein Magic Concealer. Brwi wypełniłam już dwoma odcieniami farbki z Inglota, 12 oraz 16. Przechodzę od razu do oka. Na powiece mam już bazę z Inglota oraz korektor z Collection Lasted Perfection i sięgam po beżowy, matowy cień z paletki Kobo. Jest to ta paletka 5 odcieni matowych. I nakładam ten cień powyżej załamania powieki. W dzisiejszym makijażu w ogóle będę sięgać po te cienie z palety Kobo. Oczywiście czarnego matowego cienia nie mam, ponieważ mi się wysypał. Był bardzo delikatny, gdy spadło mi palety na podłogę, to pokruszył się całkowicie. Najpierw sięgam po ten jaśniejszy brąz. I zaznaczam załamanie. Dochodzę do samego wewnętrznego kącika oka. Granice zacieram czystym pędzelkiem. Sięgam teraz po ten jaśniejszy, taki szaro-brązowo-beżowy cień. I jeszcze bardziej zacieram tutaj granice cienia. Teraz sięgam po białą kredkę z NYX, jest to Jumbo Pencil w odcieniu Milk i nakładam ją na ruchomą powiekę. Już bardzo dawno tej kredki nie używałam, a zobaczcie jaki ma świetny pigment. Będę ją rozcierać pędzelkiem, dochodzę do samego wewnętrznego kącika oka. I w załamaniu powieki staram się wyrysować ostrą linię. Tak jak jest to w przypadku makijaży Cut Crease. Ale w tym przypadku, jeżeli chodzi o Cut Crease, nie dojeżdżam tą linią do samego zewnętrznego kącika oka, tylko mniej więcej kończy to na długości 2/3 właśnie długości oka. Ruchomą powiekę pokrywam jasnym beżowym cieniem z paletki Make Up Atelier w odcieniu T22. Jest to taka paletka matowych odcieni i właśnie sięgam po ten jasny, ponieważ on jest bardzo, bardzo jasny, dzięki czemu będzie fajnie kontrastował na tej powiece. I wklepuję delikatnie pędzlem. Ten cień dodatkowo pięknie przykleja się do kredki, ponieważ ona jest taka tłustawa i łatwo przybierają do niej cienie. A zewnętrzny kącik oka najpierw przyciemniałam tym jasnym, brązowo-beżowym odcieniem. Dojeżdżam nim mniej więcej do 1/3 długości. I staram się delikatnie zacierać te granice tutaj tej kredki, by to ładnie tak miękko przechodziło, żeby nie było widać, gdzie ta kredka się kończy. I teraz jeszcze wzmacniam to załamanie i teraz używam ciemniejszego brązu, tego delikatnie cieplejszego, na ten sam pędzelek i pogłębiam tutaj załamanie. Granice jeszcze tutaj zacieram tym beżowym cieniem, żeby tutaj ładnie się między sobą przechodziły. Teraz ponownie tutaj te zacieram. Delikatnie. Ok, na razie tak zostawiam. I żeby ten makijaż nie był aż tak nudny i zwyczajny, żeby nie nakładać czarnego eyelinera, to
dzisiaj sięgnę po taki baby pink, baby blue, przepraszam, co ja mówię baby pink, baby blue błękitny z Inglota w numerze 88 i nim właśnie dzisiaj narysuję sobie kreskę. Dochodzę tym eyelinerem do samego wewnętrznego kącika oka. Taki wyszedł efekt, jest bardzo tak mroźno, mam wrażenie. I postanowiłam, że w zewnętrzny kącik oka właśnie tej jaskółki nałożę kobaltową kreskę, kobaltowy właśnie odcień eyelinera. Jest to L'Oreal Super Liner Perfect Slim. I właśnie ten eyeliner nałożę tutaj na tę linię zewnętrzny kącik oka, zrobię takie lekkie ombre. A dolną powiekę delikatnie przyciemnię tymi dwoma odcieniami, których używałam na ruchomej powiece. Najpierw sięgam po ten ciemniejszy i bardzo blisko linii rzęs przyciemniam. Sięgam po ten jaśniejszy brąz. I rozcieram granice jeszcze. Wytuszuję swoje rzęsy i nałożę sztuczne, są to Glam Lash kąciki. I zaraz do Was wracam. Na linię wodną oka nakładam jeszcze beżową kredkę z NYX. Jest to Wonder Pencil w odcieniu Light. Teraz przechodzę do konturowania twarzy. I ze względu na to, że makijaż oka jest chłodny, to w tym celu świetnie się sprawdzi puder do konturowania z Kobo. Jest to odcień Sahara Sand. Zresztą chyba użyję nawet tych dwóch odcieni, również ten Nubian Desert, czyli ciemniejszy. Najpierw użyję tego jaśniejszego, a później sięgnę po ten ciemniejszy. I teraz odrobinka tego ciemniejszego, żeby wzmocnić to konturowanie. I pędzlem, którego używałam do pudru, zacieram granice tego bronzera. By ładnie to wszystko tutaj rozetrzeć. Niewielką ilością wzdłuż czoła. A róż nałożę dzisiaj z paletki Freedom Makeup. W ogóle zapomniałam o tym, że mam tę paletę. Tutaj mam bardzo ładne odcienie róży. Nie chcę Wam tu świecić za mocno. Może tak. I myślę, że użyję tego takiego lekko chłodnego różu. Myślę, że będzie pasował akurat do tego makijażu. I niewielką ilość wtłaczam policzek. A rozświetlacz, który najbardziej będzie mi pasował do tego makijażu, będzie to Inglot. Jest to takie trio. Chyba jest to odcień 102 albo 103, napiszę Wam w opisie. I sięgam po te dwa odcienie. One wyglądają na ciepłe, natomiast na policzku wygląda to dosyć chłodno. I nakładam na szczyty kości policzkowych. Pozostały już tylko usta i użyję tutaj pomadki z Bell. Ja ją kupiłam niedawno w Biedronce. I to jest odcień 01. Jest to Moroccan Dream Matte Liquid Lips. Taki od tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda. Myślę, że będzie ok do tego makijażu. Makijaż gotowy, mam nadzieję, że taka propozycja Wam się spodoba. Żegnam się z Wami, do zobaczenia, cześć!